witam wszystkich serdecznie. Co prawda nie jest to firma, nie dysponujemy widlakiem, ale dzisiaj mniej więcej opowiem Wam trochę o tym, jak zabezpieczać ładunek, jak należy załadowywać auto. W tym konkretnym Citroenie mam do dyspozycji firankę. Otwórzmy pakę i bierzmy się za ładowanie. Taki tip ode mnie, taka rada. Ja osobiście jak zwijam linkę, wyciągam, zawsze ją zwijam w takie kółko. Wrzucam sobie ją tutaj do środka, bo w momencie, kiedy wózek widłowy Wam będzie ładował auto, czasami jest tak, że ładuje po prostu z ziemi i najedzie na tą linkę, to może Wam ją zniszczyć, a tam jej nic nie grozi. Dla osób trochę niższych, które sobie nie radzą albo nie mających drabiny, generalnie tak się możecie pozbyć paska. Totalnym niezbędnikiem na wyposażeniu są pasy zabezpieczające towar. Niestety dzisiaj dysponuję tylko paletami, ale na przykładzie palet pokażę Wam, jak należy umieszczać ładunek w zależności od tego, jak ile waży i no jak go zabezpieczać. Bardzo ważną rzeczą są również plastikowe narożniki, ponieważ w momencie, kiedy mamy palety, na których znajdują się kartony, to aby ich nie pognieść, stosujemy właśnie coś takiego. Na tym zakładamy pasy, ale to Wam zaraz pokażę. Pozwólcie, że najpierw wrzucę te palety na auto i za chwilę będziemy kontynuować dyskusję. I zaczynając od podstaw, Europaleta, czyli ta najbardziej popularna paleta w transporcie, tak jak wcześniej wspominałem, ma wymiary 80 cm na 1,20 m. Większość zabudów w busie, w busach, ma szerokości 2,10 m bądź 2,20 m. Dwie najbardziej popularne zabudowy, jeżeli chodzi o właśnie zabudowy plan z plandeką, są to zabudowy tak zwane potocznie mówiąc 8-paletowe i 10-paletowe. Na jednej zmieścimy 10 europalet, na drugiej zmieścimy 8 europalet. Wymiary minimalnie się różnią, natomiast palety na obu układamy w ten sam sposób. Ja w tym momencie palety ułożyłem tak, aby było jak najwygodniej wyjąć lewą stroną auta. Zawsze preferowałem wyjmować towar bokiem, z tego względu, że nie trzeba było go przesuwać po aucie. W momencie, kiedy firma, na której się rozładowujemy, daje nam tak zwanego paleciaka, czyli wózek do przewożenia palet, ręczny, sprawa jest w miarę prosta. W momencie, kiedy tego nie mamy do dyspozycji, przesuwanie tych palet po aucie nie należy do najlżejszych. Natomiast, jeżeli jesteśmy zajmowani bokiem i zdejmuje nas pan wózkiem widłowym, nie każdy wózek widłowy ma na tyle długie widły, aby sięgnąć palety. Dlatego układając je w ten sposób, jeżeli będzie je zdejmował z lewej strony, zdejmując palety z brzegu, ułożone podłużnie na aucie, spokojnie sobie sięgnie te drugie, żeby je wyciągnąć. Teraz trochę o tym, jak należy układać towar na aucie. To jest uzależnione od kilku rzeczy. Przede wszystkim od tego, jak twardy jest towar, jak bardzo możemy go złapać, ścisnąć pasami, aby nie przesuwał się po aucie. Wiadomo, że jeżeli mamy jakiś metal twardy, jakieś belki, kołki metalowe, cokolwiek, co możemy ścisnąć pasem tak, że można na nim zagrać, jak to Niemcy twierdzą, że niemiecka policja twierdzi, że pas musi być tak napięty na towarze, że można na nim zagrać. Tak kiedyś usłyszałem od niemieckiego policjanta. Więc jeżeli mamy dość ciężki towar, który jest twardy, który nie musimy się obawiać, że go zgnieciemy w jakiś sposób, warto ustawić go tuż przed tylną osią. Wtedy tak naprawdę lepiej się jeździ autem i nie mamy tak dużego spalania, ponieważ im bliżej kabiny jest towar, spalanie nam rośnie. Nieznacznie, ale nam rośnie. Jeżeli komuś zależy na niskim spalaniu, warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przede wszystkim, należy unikać stawiania wysokich towarów, wysokich palet gdzieś z tyłu auta, nieważne ile one ważą. Jeżeli paleta jest dość wysoka, powiedzmy mojego wzrostu, zdarzają się wyższe nawet, należy stawiać je bezpośrednio na ścianie. Przednia ściana jest po to, żeby trzymała te palety i żeby one się nie wywróciły do przodu, ponieważ nieważne jak będziemy je spinać pasami, ciężko będzie osiągnąć efekt taki, aby te palety były spięte w bezpieczny sposób i w przypadku wypadku, nie daj Boże, bądź nagłego hamowania nie zaparkowały nam w kabinie, czego byśmy bardzo nie chcieli. Mając już trochę teorii za sobą, przejdźmy od razu do tego, jak należy zabezpieczać towar. Także zaraz Wam to pokażę. Jeżeli chodzi taka jeszcze ciekawostka i porada, jeżeli chodzi o zwijanie pasów,
warto je zwijać zawsze od tej strony bez końcówki, ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy na załadunku, a musimy szybko rozwinąć taki pas, to robimy tylko tak. I pas mamy rozwinięty. Dysponujemy na każdym aucie, w zależności od tego, jaka to jest zabudowa, różnymi ilościami tych klamr, do których podpinamy pasy. Na zabudowie 8-paletowej są to przeważnie 4 klamry, na zabudowie 10-paletowej jest to 5 klamr. Istnieją również zabudowy, w których można sobie przesuwać po szynie, ale to już w zależności od tego, jaką zabudową dysponujemy, od jakiego producenta. Więc zapinając klamrę w ten sposób, pamiętajmy o tym, aby pas nie był poskręcany, bo czasami niektórzy w ferworze walki na magazynach, jedzeni przez stres, tak są takie przypadki, zapominają o tym, a to też nas kosztuje pieniądze w przypadku kontroli. Warto sobie ustawić klamrę tak, aby pas przełożyć na wylot w ten sposób. Przeciągamy pas do końca. Naciągamy go na tyle, na ile, wiadomo, jesteśmy w stanie, odbezpieczając zabezpieczenie, po prostu naciągamy pas. W przypadku, gdy towar jest twardy, tak jak te palety, chociaż nie jest to metal, napinamy to tak, żeby, tak jak mówiłem, tutaj akurat nie będzie, z tamtej strony będzie to lepiej brzmiało, pas mógł zagrać, jak to zapniemy. Ważną rzeczą, o której ja na początku nie wiedziałem i uniknąłem mandatu, całe szczęście, bo cały czas myślałem, że skoro napnę i zostawię tak pas, to jest ok. To nie jest ok. Pas po napięciu, pociągając tą klamrę, musimy do końca popchnąć i zapiąć, tak żeby on się miał dodatkowe zabezpieczenie, żeby nam się w trakcie jazdy, w trakcie przewożenia ładunku nie rozpiął, nie poluzował, aby ładunek był bezpieczny całą trasę. To jest cała filozofia. Pokażę wam jeszcze tylko wersję z narożnikami. Odpinając towar, mamy dwie opcje. Tutaj mamy coś takiego, jeżeli nie mamy możliwości przeciągnąć tego pasa do końca, bo czasami nie ma takiej możliwości, to naciągamy delikatnie, tak żeby popuściło, i próbujemy wyciągnąć to dolne zabezpieczenie w ten sposób. I wtedy popuszczamy pas. Jeżeli jest za mało popuszczony, znowu popuszczamy tak, żeby zrobił się luźny. Natomiast jeżeli mamy, tak jak tutaj, sytuację, że pas ogólnie jest dostępny, nic nam tu nie zawadza, wszystko jest ok, pociągając to zabezpieczenie, popychamy to do końca tak, żeby on się zabezpieczył. Po prostu pociągamy, on się rozpina. Narożniki, jeżeli towar jest bardziej bądź mniej delikatny, ale na pewno nie możemy go spiąć pasem, ponieważ się wgniecie, wkładamy w ten sposób, aby ta dłuższa, one są zawsze skonstruowane tak, że jest krótsza i dłuższa część, aby ta dłuższa część była na brzegu, który jest bardziej narażony na zgniecenie. Czyli w tym momencie, jeżeli pas przygniata nam towar do dołu, to dłuższa część musi być na tej górnej części, która jest bardziej gnieciona. I tutaj sytuacja ta sama, tylko w przypadku z narożnikami nie zawsze spinamy towar tak, aby on był jakoś uber bardzo spięty, aczkolwiek myślę, że możemy zagrać, także jest ok. No więc podsumując całą kwestię zabezpieczenia towaru, pamiętajcie o dwóch rzeczach. Jeżeli towar jest łatwy do zabezpieczenia i na pewno będzie dobrze zabezpieczony, warto go ustawić trochę bliżej tylnej osi, tak aby lepiej się jechało, auto się lepiej prowadzi, mniej spala. Natomiast jeżeli jest wysoki, nie należy go tak zostawiać, bo jest to niebezpieczne. Wysoki towar zawsze stawiamy z przodu auta. Dodatkowo, jako ciekawostkę jeszcze dodam, że ja teraz znajduję się w Polsce i w Polsce nie jest to zakazane, można tak robić. Tutaj macie trzy ostatnie oczka, które są niezapięte w tym momencie. W Polsce nie ma za to kar, natomiast w Niemczech, jak i w Austrii, od 5 do 10 euro za oczko. Także warto zabrać ze sobą w trasę drabinę
Bo ja w tym momencie bez drabiny nie jestem w stanie tego zapiąć. A to kosztuje niestety. I generalnie w zależności od tego, jaki towar wieziemy, należy przede wszystkim myśleć, jak go zabezpieczyć. Kartonów nie ściskamy. Są również towary, na których mamy na liście przewozowym bądź CMR napisane jasno, że nie należy spinać pasami. Więc jeżeli mamy to wpisane, przystemplowane na papierze, żaden policjant nie jest w stanie, nie ma prawa wlepić nam mandatu za to, że ten towar jest niespięty. Ale należy pamiętać, że taki towar należy ustawiać jak najbliżej ściany. I tak jak mówiłem, jedna paleta tak, druga tak, jedziemy do samego końca auta. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o kwestie techniczne zabezpieczenia towaru. Nie jest to zbyt trudne. Natomiast jako ciekawostkę na sam koniec dodam jeszcze, że przy niektórych ładunkach, w teorii przy każdych ładunkach w Niemczech, należy stosować maty gumowe antypoślizgowe. To jest mniej więcej takiej grubości mata, którą ja niestety dzisiaj nie dysponuję, którą należy podkładać pod każdą paletę, jeżeli ładujemy towar. Jeżeli jest to towar ułożony nie na samym przodzie i może się on przesunąć do przodu, jest wręcz obowiązkowe używanie tych mat. Jeżeli takimi matami nie dysponujemy, lepiej zawsze ustawiać towar od przodu auta. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wiedza, którą chciałem, starałem się Wam dzisiaj przekazać, do czegoś Wam się przyda. Także życzę Wam powodzenia na trasie, żebyście nie mieli problemu z zapinaniem towaru, z zabezpieczaniem towaru. A my widzimy się w następnym odcinku, w którym opowiem Wam trochę o bezpieczeństwie na Unii Europejskiej i ogólnie w trasie przez 3 tygodnie bądź 4.